Panie marszałku, w wielkim skrócie zmiany, które proponujemy Wysokiej Izbie, sprowadzają się do tego, aby z dotychczasowego brzmienia ustawy o wsparciu kredytobiorców usunąć fundusz konwersji z konsekwencjami. Są to 3 poprawki i Wysokiej Izbie Komisja Finansów rekomenduje 3 razy tak. Mam nadzieję, że po gorących dyskusjach Wysoka Izba przyjmie to rozwiązanie. Nie ma rzeczy prostych, ale to są dobre rzeczy. Dziękuję bardzo.